Nie wiem, czy słowa Boga Wszechmogącego to głos Boga. Raczej oświecenie przez Ducha Świętego. Gdyby Bóg Wszechmogący był powracającym Panem Jezusem, już bylibyśmy w niebie. Ale nikt nie został pochwycony. Słowa Boga Wszechmogącego są prawdą. Są też bardzo praktyczne i cenne. Czy Bóg Wszechmogący jest ukazaniem się i dziełem Pana? Ja nic już z tego nie rozumiem. Nie sądzę, żeby Bóg Wszechmogący był ukazaniem się Pana. Gdyby Bóg Wszechmogący był Panem Jezusem, zostalibyśmy pochwyceni. Tak. Od lat wierzymy w Pana. Aby przyjąć Jego przyjście, modlimy się dniem i nocą. Poświęcamy i ciężko pracujemy, tak bardzo cierpiąc. Gdyby Bóg Wszechmogący był ukazaniem się i dziełem Pana, czy nie wziąłby nas jako pierwszych? Czemu wzywałby najpierw ludzi błyskawicy ze wschodu? To niesprawiedliwe. To prawda. Gdyby Pan wrócił, najpierw wziąłby nas. Tak byłoby sprawiedliwie. W przeciwnym razie nie pójdziemy drogą błyskawicy ze wschodu. Amen. Bracie Luo, siostro Ma, twierdzicie, że Pan po powrocie wziąłby najpierw was? Czy to są słowa objawienia Boga? Czy Biblia o tym mówi? Jest tylu ludzi w różnych związkach wyznaniowych. Czemu miałby wziąć najpierw was? Jesteście Piotrem? Czy to, co mówicie, nie jest aroganckie? Księga Przysłów mówi, duch wyniosły poprzedza upadek. Pan Jezus powiedział, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Amen. Nigdy nie rozumiałam tych słów, ale teraz widzę, jakie są praktyczne i że całkowicie się spełniają. Ci, którzy jako pierwsi przyjmą ukazanie się Pana i Jego dzieło, jako mądre dziewice, pierwsi zostaną pochwyceni. Tak. Kto nie słucha głosu Pana, a jedynie spogląda w obłoki, ten jest głupią dziewicą. Jestem przekonany, że to prawda. Nieważne, jak długo mądre dziewice wierzą w Pana, powitają Go pierwsze i pierwsze będą pochwycone. Tak. Bo głupie dziewice nie słuchają głosu Boga, więc to nieistotne, jak długo w Niego wierzą, bo kiedy Pan przyjdzie, zostaną odrzucone. Tak. Gdy Pan przyjdzie, Jego słowa obnażą ludzi. Pochwycenie zależy od tego, czy ktoś słuchał głosu Pana. To sprawiedliwe i rozsądne. To prawda. Tak. Bogu niech będą dzięki. Jeśli słyszycie, że słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga, lecz Go odrzucacie, twierdząc, że Bóg jest niesprawiedliwy, czy to nie jest bunt i opieranie się Panu? Jestem przekonany, że być może to prawda. Wszystko, co robi Bóg, jest sprawiedliwe, ale musicie w to wierzyć. Pan przyszedł, by przemówić. Ludzie błyskawicy ze wschodu przyjmują ukazanie się Pana, więc pierwsi zostaną pochwyceni. Masz rację. Tylko ci, którzy słuchają głosu Boga, są mądrzy. Z całą pewnością ma rację. To wypełnienie słów Pana Jezusa. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Amen. Amen. Słowa Pana są prawdą. Obnażają ludzi. To prawda. Nadszedł czas wyjawić, kto jest mądrą dziewicą, a kto głupią. Czy ktoś trafi przed oblicze Boga, zależy od jego wiary w ukazanie się i dzieło Boga. Tak. Nic się przed nim nie ukryje. Świeże tofu nas sprzedasz! Świeże tofu! Tofu nas sprzedasz! Przepraszam, czy mogę pożyczyć pompkę? Pewnie. Dziś na spotkanie przyszło wiele osób. Komunistyczna partia Chin. Wszędzie ma szpiegów, uważajcie. Rozumiem. Już gotowe. Dobrze, dziękuję. Nie ma sprawy. Zrobiłam kilka okrążeń i niczego nie widziałam. Tak, to nic się nie dzieje. Panie Hu! Coś się stało. Co? Co takiego? Mów. Obserwowałam dom Wang Xia. Zrobiłam im zdjęcia. Niektórych nigdy nie widziałam. Też ich nie znam. To chyba ich przywódca. Tak. Tak. Prawda? Tak. To chyba zgromadzenie. Na pewno tam się zbierają. Jeśli ich wszystkich aresztujemy, na pewno otrzymamy premię. Więc na co czekamy? Aresztujmy ich! Dobrze. Słuchajcie, to świadectwo słów Boga pomaga nam zrozumieć. Dzięki dyskusji poznajemy prawdę. Bogu dzięki. Po przeczytaniu słów Boga Wszechmogącego widzimy, że są prawdziwe, że to głos Boga, ale to nie jest prosta sprawa. Amen. To dowodzi słów Pana Jezusa. Moje owce słuchają mego głosu. Amen. Panu niech będą dzięki. Ci, którzy usłyszą głos Pana i przyjmą Jego ukazanie się i dzieło, będą skarbem, po który przyszedł Pan. Oni pierwsi zostaną pochwyceni. To łaska Boga. Bogu niech będą dzięki. Jeśli wierzymy w Pana, ale nie słyszymy Jego głosu i nie przywitamy Go, gdy się ukaże, to bez względu na to, jak długo wierzymy, pracujemy i jak dobrze znamy Pismo Święte, to bez znaczenia. Nie wstąpimy do Królestwa Niebieskiego. Myślę, że najważniejsze, żeby usłyszeć Jego głos. To prawda. Pomyślcie o żydowskich arcykapłanach, uczonych w Piśmie i faryzeuszach. Wierzyli w Boga od pokoleń. Wielu ludzi trudziło się dla Pana. Ale kiedy Pan Jezus ukazał się i działał, nie rozpoznali głosu Boga i nie zrozumieli, że słowa Pana Jezusa były prawdą. Oskarżyli Go o bluźnierstwo, a sami bluźnili, że wypędza demony poprzez władcę demonów. Jak sądzicie, co to mogło być? Należy się nad tym zastanowić. Słusznie. Pozornie wierzyli w Boga. Pracowali dla Pana. Ale kiedy Pan wrócił, nie poznali Go. Potępili Go i bluźnili przeciwko Niemu. Jak Bóg mógłby nie przekląć i nie ukarać takich ludzi? To prawda. Dzieło Pana w dniach ostatecznych ma obnażyć wszystkich ludzi. Pokaże ziarno i plewy, dobre sługi i złe, mądre dziewice i głupie. Ma ich wszystkich oddzielić. Na końcu każdy otrzyma zapłatę za to, co zrobił. Mądre dziewice usłyszą głos Pana i przyjmą Jego ukazanie się i dzieło. Tak. Głupie dziewice, nawet jeśli usłyszą głos Pana, nie zrozumieją Go, nie poznają. Jak faryzeusze sprzeciwią się Panu. To prawda. Będą zdemaskowane i odrzucone. Czy wszyscy rozumieją to, co mówię? To jasne. Tak, teraz to dla mnie jasne. Niektórzy nie do końca uwierzyli, że słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga. Czemu tego nie zrobią? Tylko wierząc, że słowa Boga Wszechmogącego są wyrazem prawdy, można uznać, że to głos Boga. Pan Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu. Do czego się odnosi Jego głos? No właśnie. O co chodzi? Jego głos nie odnosi się do dźwięku, ale do wypowiedzi Boga, do prawdy, którą głosi. Teraz to stało się. Nie wiedziałem, że to o to chodzi. A teraz już nie wiem. Największa różnica między głosem Boga a głosem człowieka jest taka. Głos Boga płynie z Jego ust. To cała prawda, przepełniona władzą i mocą. Czujemy to, kiedy Go słuchamy. Nawet nie potrafiąc tego wyjaśnić, odnosimy takie wrażenie. To prawda. Też tak myślę. Czujemy, że słowa Boga są doniosłe, a ludzie ich nie rozumieją. Kiedy je usłyszą, Bóg sprawi, że zyskają pewność, że to głos Boga. Tak, tak. Niesamowite uczucie. A kiedy słyszymy słowa ludzi, te są zrozumiałe i uchwytne. Choć słowa wypowiadane przez ludzi z natchnienia Ducha Świętego są nam pomocne, nie ma w nich takiej władzy i mocy. To jasne. Tak, tak. Są jak słowa apostołów w Biblii. Słychać, że to słowa ludzi, że płyną ze zrozumienia słów Boga. Są natchnione przez Ducha Świętego, jednak różnią się od słów Pana Jezusa. To całkiem coś innego. Zgadzam się. Dzięki temu świadectwu już rozumiem, jak rozpoznać głos Boga. Bogu niech będą dzięki. Bogu dzięki. Posłuchajmy słów Boga Wszechmogącego jeszcze przez chwilę. Sprawdzimy, czy słowa Boga Wszechmogącego są całą prawdą i głosem Boga. Dobrze? Słuchajmy. Oddałem moją chwałę Izraelowi. a następnie ją odebrałem. A potem przywiodłem Izraelitów na wschód, całą ludzkość na wschód. Przywiodłem ich wszystkich do światła, aby mogli się z nim ponownie zjednoczyć i być z nim połączeni i nie musieli już go szukać. Pozwolę wszystkim, którzy szukają, ponownie ujrzeć światło i chwałę, którą miałem w Izraelu. Pozwolę im ujrzeć, że dawno temu zstąpiłem na białym obłoku między ludzi. Pozwolę im ujrzeć niezliczone białe obłoki i obfite kiście owoców. A co więcej, pozwolę im ujrzeć Jahwe, Boga Izraela. Pozwolę im spojrzeć na Pana Żydów, wyczekiwanego Mesjasza, i na pełny obraz mnie, który przez wieki byłem prześladowany przez królów. Będę pracował nad całym wszechświatem i wykonam wielkie dzieło, objawiając człowiekowi całą moją chwałę i wszystkie moje uczynki w dniach ostatnich. Okażę moje chwalebne oblicze w pełni tym, którzy czekali na mnie całymi latami, tym, którzy tęsknili, żebym przyszedł na białym obłoku, Izraelowi, który tęsknił za mną, abym się ponownie ukazał, i całej ludzkości, która mnie prześladuje, aby wszyscy wiedzieli, że dawno temu zabrałem chwałę moją i przywiodłem ją na wschód, aby nie była już w Judei, albowiem ostatnie dni już nadeszły. To naprawdę głos Boga. W całym wszechświecie wykonuje swoje dzieło, a na wschodzie gromkie błyskawice uderzają bez końca, wstrząsając wszystkimi wyznaniami. To mój głos przywiódł wszystkich ludzi do teraźniejszości. Sprawię, że wszyscy ludzie zostaną podbici przez mój głos. Wpadną do tego strumienia i podporządkują mi się. Ponieważ już dawno odzyskałem chwałę moją z całej ziemi i objawiłem ją na nowo na wschodzie. Kto nie tęskni, aby zobaczyć moją chwałę? Kto nie czeka z niecierpliwością na mój powrót? Kto nie pragnie, abym się znów pojawił? Kto nie usycha z tęsknoty za moim powabem? Kto nie chciałby przyjść do światła? Kto nie chciałby spojrzeć na bogactwo Kanaanu? Kto nie tęskni za powrotem Odkupiciela? Kto nie uwielbia wielkiego Wszechmocnego? Amen. Mój głos rozlegnie się po całej ziemi. Pragnę, zwracając się do mego wybranego ludu, mówić do niego jeszcze więcej, podobnie jak potężne grzmoty, które wstrząsają górami i rzekami. Wypowiadam moje słowa do całego wszechświata i do ludzkości. Dlatego słowa z moich ust stały się skarbem człowieka, a wszyscy ludzie cenią moje słowa. Błyskawica błyska ze wschodu aż na zachód. Moje słowa są takie, że człowiek niechętnie z nich rezygnuje, a jednocześnie uważa je za niezgłębione, ale tym bardziej się z nich raduje. Jak nowonarodzone dziecko, wszyscy ludzie są zadowoleni i radośni, świętując moje przyjście. Moim głosem sprowadzę wszystkich ludzi przede mnie. Odtąd wejdę formalnie między ród ludzki, aby mnie czcili. Chwałą, którą promienieję, i słowami moich ust sprawię, że wszyscy ludzie przyjdą przede mnie i zobaczą, że błyskawica wychodzi ze wschodu i że ja również zstąpiłem na górę oliwną wschodu. Zobaczą, że już od dawna jestem na ziemi. Nie jako syn Żydów, ale jako błyskawica ze wschodu. Ponieważ już dawno zostałem wskrzeszony, odszedłem spośród ludzi i pojawiłem się znowu w chwale pośród ludzi. Jestem tym, który był czczony niezliczoną liczbę wieków temu. Ja również jestem niemowlęciem porzuconym przez Izraelitów niezliczoną liczbę wieków temu. Co więcej, jestem Bogiem Wszechmocnym obecnego wieku, o wszechogarniającej chwale. Niech wszyscy przyjdą przed mój tron i zobaczą moje chwalebne oblicze, usłyszą mój głos i spojrzą na moje czyny. To jest cała moja wola. To zakończenie i punkt kulminacyjny mojego planu, jak również cel mojego zarządzania. Niech każdy naród mnie czci, każdy język mnie uznaje, każdy człowiek pokłada swoją wiarę we mnie, a wszyscy ludzie niech będą mi podlegli. Amen. To cudowne. Słowa Boga Niesamowite. Są poruszające. Zrozumiałam. Istotnie. Naprawdę poczułam, jakby Bóg do nas przemawiał prosto z niebios. Słowa Boga Wszechmogącego są pełne władzy i mocy. Naprawdę są głosem Boga. Też tak myślę. To Duch Święty mówiący do wszystkich kościołów. To głos Boga. Amen. Amen. Słowa Boga Wszechmogącego są pełne władzy i mocy. Są zupełnie inne niż słowa człowieka. Bogu niech będą dzięki. To naprawdę głos Boga. Uznałam słowa wyrażone przez Boga za natchnienie Duchem Świętym. Byłam ślepa, nie rozpoznałam Boga. Bogu niech będą dzięki. Bogu. W końcu zrozumiałam.